Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy z tematem. Słuchajcie, jesteśmy w dalszym ciągu w Smallville i stwierdziłem, że skoro mnie tutaj znowu jakby zrespiło, w to się wczytałem, to czemu by nie dokończyć jakby tej miejscowy, nie? Niby nie trzymam się żadnych konkretnych schematów przy czyszczeniu mapy, ale skoro już tu jestem, to stwierdziłem, że czemu nie? Sprinter syndykatu pozdrawia serdecznie. Super, dziękujemy za pozdrowienia i lecimy po kolejnego klocka, który jest tutaj? To można przysmażyć, nie? To jest tak bardzo Darkside, o właśnie, możemy kupić Darkside'a, zapomniałem. Ale to może nie teraz. Weźmiemy sobie cyborga, bo on ma termowiązkę. No dobra! Wypróbuję sobie kilka nowych gadżecików. Okej. Okay. Aha, i spłynęło to, tak? A bo to wydobywają, zobaczcie, złoto, nie? No, chyba coś znaleźli. Może oni z tego złożą klocek, a my im go po prostu zabierzemy, nie? To by było takie w naszym stylu. I co tam? Tym razem nam się naprawdę poszczęściło. Co zrobisz ze swoją działką, Jenny? Oddasz mi. Tam te pieniądze, żeby odzyskać brada. Bogatą mnie pokocha. Ach, biedna Jenny. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś nawiązanie do jakiegoś filmu, czy może jakiejś noweli, telenoweli. Nie wiem. Jenny i brat, nie kojarzę. Tylko co z tym mogę zrobić, skoro... Ja bym chciał wam jakoś to zabrać, nie? Może teraz jeszcze to przysmażyć? No. Ha! Zagadka. O, proszę bardzo, tu możemy coś zniszczyć. Jep. Przegonimy ich tymi muchami, da? Czy tam pszczołami, przepraszam. I to płynie dalej. Ej, no wracaj tu, klocku. Patrzcie, w każdej innej grze lagach już byśmy mieli ten klocek, a tutaj po prostu to wymaga tyle czynności. O nie, nie, nie! To chce spaść. Nie, tego nie chcę. Leć tu szybko. Chcę to odzyskać. A, musimy to przymrozić, mam rozumieć? Dobrze. Nie, 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 wybierz kogoś. Po prostu wybierz postać. A może bym być kapitan Colt, czemu nie? Albo chce zimniej. Okej, i co? Teraz mogę z tego złożyć klocuszek już? Jest, kur! No to wymagało sporo. Jak on fajnie skacze, patrzcie. Czy on się może odbijać tak? Nie, już mi się wydawało, że będzie mógł się odbijać tak na tej giwerze swojej. Dobra, to mam jakąś misję, słuchajcie. Uspokój się. Co on robi? Fajnie. A to kto? O, jakaś misja. Jak się dziś miewasz? Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Przybyłem tu jedynie, by spełnić prośbę mojego wspólnika. Czy mógłbym cię prosić o wsparcie? To zależy. Mój wspólnik potrzebuje pilnie metalu Ent. Doszły mnie pogłoski, że transport z tym cennym materiałem jest przewożony przez to miasto. Muszę go jak najszybciej zlokalizować. Czemu mi każą odrzucić? Ja chcę jakby... O, akceptuj. No, jasne, że tak. Świetnie. Porozmawiaj więc z miejscowymi. Może któryś z nich zauważył? Może zauważył, a może nie zauważył. Z miejscowymi mam pogadać, tak? Czy oni będą jakoś podświetleni? Kurczę, przeszkadza mi trochę... Ale zobaczcie, jak to się team fajny zrobił. Kapitan Colt i akurat Heatwave, nie? Ta para zawsze fajna, fajna była razem. Tu mamy wyścig jakiś. Rowerowy, więc może w sumie też byśmy sobie go zrobili, nie? I przy okazji może zobaczymy jakieś ludzi tutaj, z którymi będziemy musieli porozmawiać. Chociaż nie wiem, czy na przykład nie anuluje nam się ta misja, gdy zaczniemy wyścig. No nie wiem, zobaczymy, nie? I tak teraz bardziej się skupiamy na klockach. Anulowanie aktualnej misji, no tak. No to nie, to anuluj. Cholera, aha, anulowałem misję teraz. No dobra, rozpoczynamy wyścig. Misję zrobimy co najwyżej później. Jedziemy z tematem. Jak ktoś ściąga, kurde.
Ciężko się jeździ rowerem w tej grze. Nie dziwię się już, czemu zrobili misję z tymi rowerami, bo naprawdę wymagające to jest momentami. Dobra. Na razie widzimy wszystko, co jest przed nami, więc dobrze. Ale teraz może się zacząć ta gorsza sytuacja. Fuck. Dobra. O nie, gdzie ja mam wjechać? Serio? Nie zablokuj się, tylko tu błagam. No ale jedź! Shit! Jak to mi się uda, to będę mega szczęśliwy, nie? Nawet nie patrzę, ile mi jeszcze zostało. Okej. Dobra, mamy to. Batcykl! Co to jest? To jest jakiś rower? To jest tylko Batmanowy? A to by było spoko w sumie. Tu mamy klocka gdzieś u góry. Podlecimy sobie może kimś, nie? Kurczę, mamy mało postaci latających i tak cały czas do tego cyborga... cały czas cyborga wybieram, kiedy... mam jeszcze inne. O, tu widzę... to musimy strzelić, a to w ogóle coś... co oni robią? Przepraszam bardzo, co tu się dzieje, co? Co wy odpierdzielacie? Czemu ich zrzucam w ogóle? Co się dzieje? Siema. Aha, po prostu ich zrzuciłem, nie? To jest napis Smallville? Chyba tak, to jest napis Smallville. Tu musimy... co wy chcecie ode mnie? What the fuck? Spadaj. Wow. Nie chcemy, żebyś był taki duży. Chcemy kogoś strzelającego. No to na przykład Deadshot, nie? Nie spodziewajcie się, że dziś zacznę pudłować. Deadshotcie, strzelisz w to stąd, czy nie bardzo? A to jeszcze u góry, tu chyba u góry jest w ogóle ten klocek, okej? Weź go wywal. Ciach, okej, raz. Dobra, i musimy spuścić wodę, dobra, okej, rozumiem. Ciach. Damy radę, nie? Ciach. Trzy. I tutaj na dole jeszcze były, nie? To musimy kogoś wziąć latającego sobie. Teraz cyborg akurat się przyda nam, myślę. Nice. Trochę się musimy obniżyć. Cyborg na dół. O, i tutaj jest, proszę bardzo. Ciach. Jeszcze jeden tutaj, nie? No. Styknie? Styknie, mamy to. Jest i nasz klocek. Pięknie. Prawie 50 klocków, to całkiem nieźle, no. Jakoś tam to idzie, nie? To zamierzymy sobie jeszcze te klocki, a potem zajmiemy się jeszcze tą misją. Nie wiem, czy nam się uda dzisiaj skończyć Smallville. Zobaczymy, nie? Tu widzę, że coś mogę odmalować. Jakieś to jest pewnie... to jest coś pobocznego ewidentnie. Dlatego zrobimy to sobie od razu. Waszej żałosnej nudy. Żałosnej nudy. Ja się tym zajmę. Zaliczy mi to? A, okej, muszę jeszcze coś zbudować, dobrze. Co to, ziemi nasypaliśmy i kwiatki zasadzimy? A nie, to jest ten. Dla zwierząt, okej. Świnki karmimy. A tu co? Do tego potrzebujemy... a, to do wykopania jest, no dobrze. Fajnie, że nam od razu sugeruje postaci. Jak mamy coś zrobić, bez tego byłoby naprawdę ciężko. Zaraz się tu wiele pozmienia. Czy też by dał radę, ale... pierwsza moja myśl była, żeby tam skorzystać z... z kogoś, kto tym roślinami włada, nie? Także chciałem brać albo Poison Ivy, albo swoją postać. A tu proszę jednak, trzeba było wykopać coś. A mogę po prostu, właśnie, zmienić postać, on sobie poradzi, spoko. Clayface da radę, wróci jakoś może, a może nie, nieważne. Nie będziemy się specjalnie wracać. Długa sekwencja, kurde, nie wiem, to jest chyba coś pobocznego, nie? Ale... jeb. Woo! Poszli! Dobra, no wydostał się. Co, zaliczyło mi coś? Świnka. Aha, okej. A to był klocek w ogóle.
Aha! No ale jaja, patrzcie, to był ten klocek jednak. Dobre, 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 dobre. Podoba mi się. Przypadkiem, ale się udało. Oho, tu trzeba będzie to prześwietlić. Czemu nikt zaprzeczyć nie może? Nie zdmuchuj jeszcze świeczek, kochanie. Beznadziejna impreza! Żaden z koni nie wygląda nawet jak Butterfin czy Sparkleface! Nie wiem, czy to nie są nazwy kucyków pony. Nie mogę dosięgnąć. No, to twój problem. Cyborguś? O nie, nie, nie. Cyborg. Może być i cyborg, nie? Chyba nasza najczęściej używana postać. Zatrzymają muzykę, czy co? O. I mamy... Aha. No czemu mi każą tutaj to? A, przesunowamy to. Okej. Okay. Wszystko jasne. Myślałam, że wyrzuciłeś to nagranie. A ja myślałem, że jesteś po laserowej korekcji wzroku. Przyganiał kocioł garnkowi. Ja pierdzielę, jakie teksty. Hej, dobra robota. Jak zdołasz rozproszyć i mamuśkę, uda mi się chyba ukrócić to świętowanie. Zobacz, i my typowo tutaj działamy na niekorzyść ludzi. To jest śmieszne odwrócenie ról, kurde. Nie robić czegoś dobrego, tylko rzeczywiście, żeby komuś zaszkodzić, nie? Nie, ty nie masz nic wybuchowego. Jokur musi ciastem rzucić. Jep! Jakiego ma cela po prostu, nie? Idealnie na klamkę to. Wiesz, jeździć? Ładny konik, wracaj do padoku, dobrze? Na. O, tutaj telekineza. To może być ciekawe. Chcę zdmuchnąć świeczki, co? Tylko czy ja muszę jakoś się dostać się gdzieś zdaje, wyżej? Niedaleko jest odrobinę za duży zbiornik na wodę, który mógłby w tym nieco pomóc. To w tym jest woda, ta? Dobra, coś moja postać się patrzcie zbugowała, co on robi? Wkurzył się chłopak. Dobra, zmieniam na Clayface'a. Muszę jakoś wejść na górę, z tego co widzę. Wlecimy... Wow, 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 nie, nie, nie. Normalnie masz tam wejść, normalnie. Normalnie znaczy na przykład wlatując, nie? Niekoniecznie, okej. Okay. Mogę tu wejść czy nie? Come on. Dobra. Stąd może być łatwiej z tego skorzystać. Teraz weźmiemy sobie telekineza, weźmiemy nawet Gorillę Groda. Do czegoś takiego to mnie nie zaprojektowano. Nie widzę co on robi przez... przez jego gabaryty, że tak powiem. Ja muszę tym celować, ta? Nie wiem, prowadzę to gdzieś. Zrzuciłem to. Dobra, pojawiłeś się z powrotem. To nie, weźmiemy sobie, słuchajcie, moją postać. Bo jestem troszkę mniejszy. Bo mogę nawet wejść na te deski, myślę, nie? Oho, to może mieć większy sens teraz stąd to zrobić. Jak widzimy to rzeczywiście. Ciach. Może walnąć to muszę? Okej, w ten sposób. I teraz to już mogę zniszczyć, czy jeszcze mnie pozwolicie? Ach, a wystarczyło mnie posłuchać i nie dawać... Nic słodkiego, ta. Oj, coś ci nie wyszło. Co za cep. To czy tu wszyscy przestępcy oprócz nas są po prostu... upośledzeni? Takie odnoszę wrażenie powoli. Jakby byli naprawdę coś niedorozwinięci. Co my tu mamy? Superman? Superman Ligę Sprawiedliwości. O! Walka o prawdę i sprawiedliwość. Mamy dwa stroje od razu. Aha, czyli ten to jest tak... No dobra, nie wiem, nie wnikam. Nigdy jakoś się nie interesowałem postacią Supermana, więc... Więc nie wiem. Musimy zdobyć teraz klocek jeszcze tutaj jeden. Tylko gdzie by on był tak... dokładniej... Oj, kurde, usunę wiadomość. Trudno. Ja bym chciał tego klocka sobie zaznaczyć, o. I on jest tutaj. No dobrze. Zbadajmy to w takim razie. To możemy... Albo nie możemy? Możemy to zniszczyć, jasne, że tak.
Nie wiem, tam tego klocka nie widzę od razu, więc pewnie trzeba zrobić jakąś sekwencję konkretnych czynności. Kotek, dzień dobry. Czemu ma piorun na... Patrzcie, ma piorun na... Na boku. Nie wiem czemu. Nie wiem w ogóle, czy gdzieś tutaj nie będzie domu Supermana. W sensie, domu mamy Supermana, nie? Może nawet ten domek jest? No bo w sumie Smallville, nie? Mama... Znaczy mama, ta z ziemi mama Supermana, nie ta biologiczna, mieszkała w Smallville. Nie, to nie mam za bardzo możliwości czegokolwiek zrobienia, więc jak ktoś to po prostu to zostawię i kiedyś indziej tutaj po to wrócimy, nie? I tak też chyba robię. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę został nam jeszcze jeden klozek tylko, a oprócz tego to misje dwie i dwa wyścigi. Dobra, to teraz zrobimy sobie tą misję, tą z tymi ludźmi, co musimy z kimś porozmawiać. Uuu, jak leci fajnie, wow! Ej, tak jeszcze postać jakaś nie latała. Ej, dziwne to jest. Fajnie leciał ten Superman, muszę o nim pamiętać. Dobra, jeszcze raz z tą pogadamy, tylko tym razem to przewinę. Ciach, 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 okej. Okay. Świetnie, porozmawiaj więc z miejscowymi. Może któryś z nich zauważył coś niezwykłego. Dobrze. Z kim mam porozmawiać tak dokładniej? Miejscowi. Mam, tak przypuszczam, że nie możemy odchodzić zbyt daleko. Jednakże nie wiem, czym się charakteryzują osoby, z którymi możemy rzeczywiście porozmawiać. Ktoś do mnie zadzwonił? Nie, SMS-a mi wysłał. A, tutaj mam oznaczonych tu ludzi na mapie, zobaczcie. O kur, trochę ich jest. Ale dobra, spoko, damy radę. O, tu gdzieś jest pierwsza osóbka. Pod nami. To jest ten... Te informacje tu są. To jest w ogóle sklep. A nie ma tutaj nikogo. Well shit! Może po drugiej stronie jakoś tutaj? Albo tu w środku? Na... To nie możemy wejść. O, o! Teraz jakby pod nami, nie? Ha! No ktoś nowy! Ale w tym budynku to jest ten ktoś. Muszę tu wejść chyba. Nie da się. Fuck! Czemu? Pozwólcie mi wejść. Come on. Czy naprawdę tak ciężko jest znaleźć... A wiesz, jak krowa przechodzi przez jezdnię? Jak to się przybliżało? Tym. Zmienię warstwę mapy. Jak się zmienia warstwę mapy? Wow! Wow. Co, czemu mam siatkę? Okej. Okay. To jest ciekawe. Zmień zakładkę. Nie. No dobrze, kurde, no... A nie, dobra, muszę jakoś bardziej tutaj iść. Może tu z tyłu jest ktoś, nie? No jest, rzeczywiście typ. Jeśli dostawię, to powinienem naprawdę nieźle zarobić. Podobno mamy przewozić coś wyjątkowo cennego z kopalni. Czyli tak warto jeszcze przybliżać ogólnie na mapie nasze cele, bo wtedy dokładnie widzimy tak bezpośrednio directly, gdzie ta osoba stoi, nie? Teraz lecę tutaj, bo jest najdalej. Czy z koniem mam pogadać? Nie, chyba z nim. Podobno w centrum miasta ma być dzisiaj jakaś wielka inspekcja. Zdaje się, że znaleźli coś wielkiego w kopalni. Oho. Może być grubo. Co tam tak na czerwono mryga? A w ogóle jesteśmy w stanie stąd zobaczyć apokalips? Nie, nie jesteśmy w stanie. Może za tymi chmurami jest apokalips, nie? Całkiem prawdopodobne. O, pod nami jest w sumie osoba bezpośrednio. Nie stać mnie na to. Nie, jakby tutaj jest ta osoba bardziej. Może ten gościu, nie?
Nie wiem, co to jest za sklep? A, coffee shop jakiś. O, proszę bardzo. Chodzi ci o tę muzykę, której słuchają dzieciaki? Okej, on nam chyba nie powie za wiele. To już jasne. Teraz jeszcze tu mamy w tą stronę kogoś. O, i ciach. To chyba pani? Albo to dziecko jest. Colby, dziewczynka. Ciekawe, skąd wzięli tę nazwę? Że niby jakieś mole i wille? No przecież to się wcale kupy nie trzyma. Sucho! Ała! I jeszcze teraz daleko, daleko w tą stronę ostatnia osoba. No kurde, daleko jest, naprawdę. Okej. Okay. Chyba ten typ, nie? Siema. Wiesz, że nie istnieją, prawda? O, zdziwiłbyś się. Ej, to co? Udało mi się porozmawiać z wszystkimi. To co teraz? Czy jeszcze ktoś został, o kim nie wiem? Ho! Może muszę do niego teraz wrócić. Taką mam nadzieję. Czy wiesz już coś przydatnego? O kurde! Czyli teraz co, mam wybrać informację najbardziej wartościową z tych, które zebrałem? Chyba to nie to. Coś cennego. Może to? Doprawdy interesujące. Albo po prostu możemy... Aha, możemy wszystkie informacje możemy powiedzieć, tak? W centrum miasta, powiada. Nie wiem. To brzmi niezwykle intrygująco. Więc metal zostanie przetransportowany z kopalni do centrum miasta. W takim razie ruszajmy, aby nie zmarnować tej wspaniałej okazji. Okej. Okay. To było ciekawe, czyli z tego co zauważyłem, to... O, jak fajnie lewituje. Kto to w ogóle jest? Nie kojarzę tej postaci. Czyli możemy zbierać po prostu jak najwięcej tych informacji. Jedna jest taka wartościowa najbardziej, która powiedzmy daje możliwość dalszej progresji w misji. Ale są też dodatkowe, za które dostajemy hajs. Także trzeba o tym pamiętać następnym razem. Dobry? Na pewno nie chcecie się od razu poddać? Cóż, skoro tak. No w sumie raczej z Supermanem nie ma co, nie? Dobra. A jeszcze jeden, dobra, Clayface go sprał. Wow, co ja zrobiłem? Okej. Okay. Przepraszam! Jak mu łupnął, kur! Ale fajne, że tak można. Dobre. Jezus, zostaw go. Dobra, weź to już stąd. Wezmę kogoś, kto... Jezus, co ty robisz? Boże. Mam przeczucie, że będzie historia na pierwszą stronę. Tak nie ogarniam tej gry. Co tu się dzieje? Chcę tylko to otworzyć. Będzie klocek czy tam coś? Może nie? Wreszcie mój! Wybacz. Chciałem powiedzieć, mój wspólnik będzie bardzo wdzięczny. No, oczywiście. A tymczasem, jako podziękowanie za dzisiejszą pomoc, oferuję ci swoje usługi, kiedy zechcesz. Idzie gładko po wodzie. Gentleman Ghost. Okej. Okay. Okej, okay, I dig it. Fajnie. Dostaliśmy postać. Czyli za misję dostajemy postaci. Okej. Okay. Jest to dla mnie jasne i oczywiste. Tu mamy wyścig, ale... Jaki to jest wyścig? Aha, muszę mieć coś takiego. No dobrze, co to będzie dokładnie? Siatka postaci. Czy to mógłby być ten batcykl na przykład? Chyba nie. Fuck, coś takiego... Nie wiem, czy ja mam w ogóle coś takiego. To raczej się nie uda, nie nada samochodzik elektryczny. Kombajn stracha na wróble. No taki kombajn bardziej to byłby, nie? To bardziej chyba miałoby sens, ale kupię w ogóle batcykl. Może akurat batcykl... Wow, dobra, nie, chyba to jest na to za duże, ale... Wow! Myślałem, że będzie mniejsze, no dobra. Mogę tym wystartować, czy nie? Woo! Mogę, dobra! Trochę duże, mogę się nie zmieścić momentami. Jak to fajnie jedzie, uhuhuhuhu. O Jezus! O nie, serio? Dobra. Co jest, nie zaliczyło mi tego?
Aha, nie zaliczyło mi tego, patrzcie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, wracam się w takim razie. Ponów tą misję. A już mam jechać, czy co? Nie. Fuck. Cofaj. To chyba jest za duże trochę, ale damy radę. Jedziemy. Jeszcze raz. Tylko dziwnie nie zaliczyło mi tamtego... Fuck, wycofaj, szybko obróć tą kamerę i jedź. Come on, znowu nie zaliczyłem tego, znowu. To za bardzo wylatuje, wiecie? To za bardzo wylatuje, musimy mieć coś mniejszego, musimy mieć coś ewidentnie mniejszego. Nawet jakiś samochód może być dobry, nie? Kupiłem lobo właśnie niechcący, fuck, co ja zrobiłem. Ponów to. Albo może nawet flashem samym byśmy to zrobili, co? Czy musi być to pojazd? Nie, to musi być pojazd. Dobra. Kurwa, niechcący kupiłem lobo. No trudno. Znaczy nie lobu, tylko kalibaka, boże. To jest kalibak. A mi się skojarzyło po prostu z lobu za bardzo. Samochód. Jakieś takie kombi. A weźmy sobie może kabrioleta, co? Tym nam się dobrze jeździło. No flash na rowerze sobie nie za bardzo radziłeś. Zobaczymy jak dasz radę z kabrioletem. Weź wrzuć dwójkę, jest jak to brzmi, jak... Czy wejdę w ten zakręt? No i to zaliczyło. Tamten bat cykl był po prostu ewidentnie za duży, wiecie? O, przepraszam. No może zdążę. Teraz mamy w miarę prosty teren tutaj. Jest szansa to dla mnie. Dobra, ledwo to złapałem. Muszę teraz jakoś... Okej, udało się. O, fuck. No serio, zjebałem aż tak? Obróć się kamero. Ale ta kamera mnie irytuje, Jezus Maria. Wyzdupiać mi z drogi. Patrzcie, nie uda mi się zaraz przez nich. Jezu. Masakra, co to było? Ale jazda. Dobra, jak już jesteśmy w sumie na drodze ze Smallville, to jedziemy do Metropolis. Czemu nie? Dzień dobry. Flash is back in town. Możemy podziałać teraz tutaj w sumie, skoro już stamtąd uciekliśmy. A... Weźmy kogoś latającego. Może być Superman. Walka o prawdę i sprawiedliwość. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy ciekawego. Czy uda nam się coś zdobyć? Ten klocek wygląda fajnie, nie wiem czemu, po prostu postanowiłem sobie, że jego zdobędę. I tak też po niego lecę. Do środka. No dobrze. Co tu się dzieje? Dobry? Mam rozumieć, że muszę ich jakby zwerbować. To są typy Riddlera. Znaczy wyglądałem, jakbym miał ich zwerbować. Dokładnie, muszę ich wziąć ze sobą jakby. Chodźcie. Czemu ten durny złom nie chce otworzyć wystawy cennych kamieni? Potrzebny mi kryptonit. Ładnie podkreśla zieleń moich oczu. I teraz coś muszę z wami zrobić. Jakieś miejsce by się przydało. O! Zrobię z nich wielką jajecznicę! Nie. Jajka sadzone. Nie mogę się zdecydować. Powinien mieć jakieś miejsce dostępne, w którym mogę użyć ich wszystkich. Biedny piesek, sorry. Nie, ale wygląda, że muszę tutaj jeszcze wcześniej użyć sonicznego jakiegoś bataranga na przykład, nie? Może to mi coś da, nie? O właśnie, no i teraz możemy sobie chyba zbudować miejsce, w którym będziemy mogli użyć tych wszystkich ziomków, dokładnie, no. Teraz ma to sens. Jak tańczy sobie, zobaczcie. Jest okej, mordo. O, chodź. Ty też. Jak fajnie tą laską trzaska w ziemię.
co stworzymy razem? Zrzut wystawy ataki radosowej Skarlaps. Montaż może być wymagany. Zrzut? Aha, zrzut, dosłownie, no okej, okay, może być tak. Jep, pięknie. Hej, to ci goście zrobili te cichobiegi Flasha, dlatego tak to pędzi. Zmiana planów, ekipa. Zobaczmy, co się chowa w pudle numer 2. No, łapać to, już. No, coś wam zarządziłem, nie? Halo? Pudle numer 2? No, ale to jest... Jest jeszcze jakieś pudło wiszące? Musimy to otworzyć, nie? Ale mam rozumieć, że nie zrobimy tego, bo Riddler nie ma linki z hakiem. Joker ma. O, oni teraz są ze mną po prostu, no dobra. Czyli trzeba było dać im rzeczywiście przykład. O! Z epoki lodowcowej, ta córka, Manka. Aha. Dobra, to wszystko miało jak najbardziej sens, nie? W skrzyni na suficie był jebany mamut, którego najpierw zrzuciliśmy na ziemię po prostu brutalnie, a potem wykorzystaliśmy go do rozwalania gabloty. Jakbyśmy nie mogli tego zrobić wcześniej sami. Pewnie, pewnie, pewnie. Legit, że tak powiem, legit. Ojej, co tu dalej mamy? Jakiś wyścig może jeszcze? Albo klocek? Zawsze zazwyczaj zwlekam bardzo z wyścigami, zostawiam je na sam koniec, dlatego teraz robię dosyć często je. I w sumie chyba czas nam starczy jedynie na jakiś wyścig, dlatego lecimy sobie po ten wyścig. Aha. To będzie coś latanie. Dobra, spróbujemy sobie zrobić latanie. Też w przyszłym odcinku będę musiał zorganizować sobie miejsce jakieś. Myślę, że właśnie to będzie Metropolis. Do zrobienia osiągnięcia z szybowaniem jako Batman. Oho. Super prędkość, okej. Okay. Nawet jest fajny symbol dla Flasha. A mam Flasha tutaj w drużynie. Osiągnięcie związane z szybowaniem przez 60 sekund. Także zrobimy je sobie w następnym odcinku. No siadło nawet ładnie, patrzcie, idzie dobrze. Fajnie się wbija w to tak. Żałuję, że tak późno odkryłem, że po wyskoku można jeszcze tak raz przytrzymać przycisk, gdy wyskakuje fajnie postać. Ciach, pięknie. Długie to. Po wodzie! Pięknie. Jak on szybko pływa. Co on robi? Ty, jest jaskinia Batmana tutaj. No proszę, patrzcie wy. To nie jest Alfred. Ej, nie wiedziałem, że to jest jaskinia Batmana jeszcze. A jest, rzeczywiście. Czy to całe to jest jaskinia Batmana, ta? Dobra, podoba mi się. Podoba mi się. Kawał drogi przebiegliśmy. Okej, okay, słuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy, to tutaj zakończę odcinek. W takim pięknym miejscu w jaskinii Batmana. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejo.